Hej, witam Was, moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Dzisiaj druga część prezentacji moich powtórek z Champions League 14-15. Zaczniemy może od kart update'owych. I jak może pamiętacie, a może niektórzy, którzy nie zbierali wtedy, jeszcze nie wiedzą, najpierw były takie oto karty zwane Round of 16, czyli 16 drużyn, które przeszło do następnej rundy. I tutaj mamy takie zespoły. Arsenal to był numer 1. Jest troszeczkę tego. Dwójki nie mam. Już nie pamiętam, kto to był. W każdym bądź razie, jak będziecie widzieć, to przyuważcie, że brakują niektóre karty. Numer 3 to jest Barcelona. Numer 4 Basel, tylko jedna. Numer 5 Leverkusen. Numer 6 Bayern. Numer 7 Borussia Dortmund. Numer 8 Chelsea. Numer 9 Juventus. Numer 10 Manchester City. 11 Monaco, 12 Paris Saint-Germain, 13 Porto, 14 Real, 15 Schalke i 16 Shakhtar Donieck. No czyli jak pamiętam, to chyba dwie karty brakowały, nie? Czyli to jest pierwszy insert. Później dołożyli nam karty FC Porto i dlatego jest ich tak dużo, bo praktycznie w każdej saszetce wpadała. I tutaj są same loga FC Porto. Dalej jest One to Watch, Quaresma. Też jest jego masakrycznie dużo, nawet nie chce mi się tego liczyć. Rising Star, Quintero, tak samo. I Master Jackson Martinez. Popatrzcie, ile tego jest. Kolejne karty zwały się Impact Signing. I też nie mam ich wszystkich już, bo niektóre rzadziej występowały. Paulista 85. Jego akurat jest dużo. 86 Torres. 87 Campbell. A może i tutaj wszyscy są. 88 Cuadrado. 89 Matri. 90 Bony. Lucas Silva to jest 91. 92 Nastasic. I to by było na tyle. Dalej mamy karty Dynamo. I tutaj na pewno nie mam wszystkich. Mamy takich zawodników. Koke, Matic. I tutaj 94 ktoś brakuje. 96 jest Milner. 97 też brakuje. 98 to jest Bender. I tyle. Karty Defensive Rock. Też chyba ktoś brakuje. Neuer 101. 102 Weidenfeller. 103 Courtois. No i jedna chyba karta brakuje, bo chyba były 4. Dalej, key playery. Key playery mamy takich zawodników. Dani Alves 105, 106 Alonso, 107 Lam, 108 Fabregas, 109 Chiellini, 110 Modric,
111 brakuje, bo 112 to jest cross. I to by było na tyle. Nie wiem, czy jeszcze ktoś brakuje, bo się już nie orientuję. Musiał mieć album przed sobą. Później Game Changer, został już tylko jeden. W sumie chyba były cztery. Luis Adriano. I on troszeczkę jest taki, no nie bardzo widzę. Czyli też musiał być z jakiejś wymiany, no bo ja takich kart nie kolekcjonuję. Czyli tak w sumie to karta troszkę uszkodzona. Później były karty Fans Favorite, numer 117 Ronaldo, 118 Messi, 119 Robben, 120 Neymar, 121 brakuje, 122 Aguero, Diego Costa, 123, 124 Bale. No i tutaj trzy karty brakują. 125 brakuje, 126 i 127. Bo 128 to była ta ogólna karta Fans Favorite. Dalej mamy karty Magic Moment. I mam takich kart 3. Jedna tam jest powtórka, a w sumie było 6. Numer 131, 132, dwie sztuki i 136. Te trzy jeszcze mi zostały. No i później to już jest masakra. To chyba każdy ma, więc nawet nie wiem, czy jest sens prezentowania. Tak to, moi drodzy, wygląda. No i patrzył 7 minut, czyli chyba zrobimy jeszcze jeden odcinek z samymi limitkami, bo tamtego jest również masakrycznie dużo i troszeczkę to zajmie. Tak więc dzisiaj to wszystko, moi drodzy, update Wam pokazałem. Trzeci odcinek z limitkami. Dzięki za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć!